Witam Was, kochani, w kolejnej recenzji. Dzisiaj pokażemy Wam książeczkę, czy też zeszyt ćwiczeń. Taki zeszyt do rysowania od wydawnictwa Egmont. Rysuję i ścieram z pszczółką Mają. Wraz z zeszytem otrzymujemy pisak suchościeralny. Pisak, on był tutaj przyklejony. Niestety nim zdążyłam się w ogóle obejrzeć, Martynka go oderwała. Z tej strony ma taśmę, ale już leżał jakiś czas, nie widziałam, że leżał właśnie gdzieś tam wśród jej artykułów do pisania i już się nam nie trzyma, więc trzymamy go osobno. Generalnie to się tutaj otwiera, możemy go sobie ze środka wyjąć. I mamy pisak na końcówce, on ma tutaj taką gąbeczkę, którą możemy, niech nam się tylko to wyostrzy, którą możemy właśnie ścierać to, co narysowaliśmy. Niestety pisak nam nie pisze. Pisał, bo patrzyłam, właśnie sprawdzałam, rysowałam na początku z Martynką, ale nie zauważyłam, że ona go nie zamknęła pewnego razu i on wysechł i on nam już nie rysuje. Ja Wam pokażę zresztą tutaj, jak to właśnie wygląda. Troszkę jeszcze widać, ale jest już podsuszony, że tak powiem. I niestety nie możemy nim za bardzo rysować. Troszkę Martynka na początku próbuje, bo jak się go otworzy, to jeszcze co nieco można narysować, ale już niestety nie pozostało mu długo życia, że tak powiem. Ale to nie szkodzi, bo powiem Wam, zamknę, żebyście jeszcze nie widzieli, co jest w środku, powiem Wam, że można właśnie w tym zeszycie korzystać i z innych, nawet takich grubych mazaków do tablic suchościeralnych i one bardzo łatwo schodzą, ale można także zwykłych pisaków używać, z tym, że aby zmyć taki pisak, potrzebujemy wilgotnej szmatki namoczonej zwykłą, czystą wodą i także to schodzi rewelacyjnie. Wszystko Wam pokażę za momencik. Najpierw zajrzymy sobie do środka. Na okładce widzimy bohaterów bajki Pszczółka Maja, głównych bohaterów, którzy zapraszają nas do zabawy. Kartki są sztywne, nie aż takie, ale są grubsze niż w normalnej książce i są śliskie. Widzicie zresztą tutaj pod światło, jak one nam się błyszczą. O! Błyszczą się, można po nich pisać, ścierać, rysować, ścierać, co nam się tylko podoba. I mamy tutaj w tej książce zadania. Pierwszym zadaniem jest, żeby odszukać Maję wśród innych mieszkańców Polany. Jest to zadanie bardzo proste, jak dla Martynki. Aha, i jeszcze tutaj zaznaczamy, kogo nie ma na obrazku. Powyżej tego musimy tutaj otoczyć kółkiem, czyli znajdujemy sobie, patrzymy, czy żuczek jest, jest, gucio jest, nie ma gucia, ślimak jest, jest. Czyli gucia musimy w kółeczku otoczyć. I powiem Wam tak, trudność tych zadań jest z reguły dość taka właśnie dla przedszkolaka. Martynka sobie świetnie radzi. Nie są one jakoś specjalnie trudne w większości dla niej, ale ona bardzo lubi takie zadania właśnie, z którymi potrafi sobie sama dać radę. No wiadomo, że czytać jej trzeba, bo nie przeczyta, ale wystarczy jej raz przeczytać i ona potem już doskonale pamięta, co ma zrobić. Tutaj na przykład mamy w każdym rzędzie jest obrazek, który nie pasuje do pozostałych. Trzeba zaznaczyć go mazakiem. I teraz pokażę Wam, jak działa tutaj mazak do tablicy suchościeralnej. Możemy sobie, on jest grubszy co prawda niż ten, co mam, co był w zestawie dołączony. I on nam schodzi w ten sposób, że wystarczy przejechać, nawet nie przyciskać tym właśnie tutaj, tą końcóweczką z tym takim miękkim materiałem, jakby gąbka to jest, i śladu nie ma. Za chwilę dojdziemy do strony, bo ja zostawiłam tutaj zaznaczone, porysowane, tak powiem, od rana. A mamy wieczór, muszę to tylko znaleźć, gdzie to było, gdzie to było. No nie mogę, a jest tutaj, ja szukam zielonego, a ja to robiłam czerwonym. Czerwonym właśnie też pisakiem suchościeralnym i teraz zobaczcie, tak samo wystarczy przelecieć lekko i nam wszystko schodzi, śladu nie ma. A mówię o tym dlatego, że nieraz są takie zeszyty, czy też takie karty, z
którymi jest problem ze zmazywaniem, gdy wyschnie mazak i gdy już leży jakiś czas z narysowanym, wtedy bywa problem. Tutaj nie ma tego problemu, jest po prostu idealnie, idealnie to wszystko schodzi. I widzicie łączenie kropek, to jest to coś, co Martyna również uwielbia, ale są też zadania trudniejsze. To jest jeszcze bardzo fajne, ja uwielbiam takie szlaczki, a w tym zeszycie, jako że może sobie rysować, zmazywać, to po prostu coś cudownego zaoszczędzamy w tym momencie. Kupujemy raz i zaoszczędzamy już na kupowaniu zeszytów ze szlaczkami, bo zmazujemy i rysujemy od nowa. Ale mamy też zadania trudniejsze, jak na przykład pod koniec mieliśmy tutaj do narysowania pszczółkę Maję. Tutaj jest połowa Mai naszkicowana, trzeba ją pogrubić, ale drugą połowę trzeba narysować samodzielnie. I to już jest dla Martynki trudniejsze zadanie. No wiadomo, rysuje, oczywiście, że rysuje, ale Mai to nie przypomina. No oczywiście mówimy jej, że przypomina, no jakżeby inaczej, ale no wiecie, o co mi chodzi, jak pięciolatek może narysować pszczółkę według wzoru, raczej to nie wychodzi, ale dzięki temu książka będzie nam służyła dłużej, gdy Martynka się nauczy rysować już tak, że tak powiem, wyraźniej, bardziej będzie do mnie rysunki przypominały właśnie pszczółkę, będzie umiała odwzorować, o może w ten sposób, te kontury, to wtedy na pewno na nowo odkryje właśnie radość z zabawy, z ćwiczeń, z rysowania w tym zeszycie. Wymiar, jak widzicie, A4, jest to dość duży zeszyt, ma grubą okładkę, nie sztywną, ale grubszą niż strony i nie jest ona gruba, ale zabawy z nią jest naprawdę bardzo dużo, dlatego że możemy to zetrzeć i zrobić jeszcze raz. Ja Wam jeszcze miałam pokazać, jak działa zwykły pisak, mazak, nie wiem jak to nazwać, rysujemy sobie kreseczkę i pokażę Wam teraz tą gąbeczką, jak to wygląda. Ona już nam się, widzicie, po czasie troszkę sama wchłania. Gąbeczka troszkę nam to rozmazuje, ale my sobie bierzemy palec. Nawet palec moczymy w wodzie i mokrym palcem przecieramy. Następnie wycieramy nawet chusteczką czy czymś, co mamy pod ręką. Nie mówię, że rękawem, bo to raczej nie, ale widzicie już śladu po mazaku nie ma. Więcej informacji o książce znajdziecie na naszej stronie w opisie filmu, link do niej, tam także link do naszego Facebooka, na którego bardzo gorąco Was zapraszam. Koniecznie także subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie inne wideo recenzje. Pozdrawiam, do usłyszenia.